No, proszę Państwa, to jest temat, który no, na pewno jeszcze będzie opracowywany. Jakby my może przejdźmy do Stanów Zjednoczonych i poproszę Unii Europejskiej. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych już w latach 50. zaczęły zwyciężać tendencje liberalne, ale takie tendencje, bo nie ma powodu, żeby mieć wobec liberalizmu jakieś strasznie negatywne nastawienie, ale to chodzi o taki liberalizm, który jest właśnie negatywnie nastawiony do wszystkiego, co religijne. Tendencje liberalne, które traktują jakąkolwiek obecność religijną poza przestrzeniami prywatnymi jako naruszenie neutralności światopoglądowej. Prawda? Krótko mówiąc, świat należy do bezbożników, natomiast jeżeli ktoś chce sobie być chrześcijaninem, to niech się schowa w swojej norze i niech nas nie denerwuje. To jest taka filozofia. Otóż już w roku 1963 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych podejmuje decyzję, że należy usuwać modlitwę ze szkół publicznych oraz czytanie Biblii. W szkołach wyznaniowych można, ale w szkołach publicznych już nie. W latach 60. i 70. sal sądowych wyrzucono tablicę z tekstem dekalogu. To była taka protestancka tradycja umieszczania dekalogu w salach sądowych. Proszę Państwa, to zresztą jest, ja to mogę powiedzieć, że sam to obserwowałem i prawdopodobnie jest to obserwacja, jeżeli nie wszystkich spośród was, to większości, że jest charakterystyczna różnica między niewierzącymi no jeszcze przed, powiedzmy, ćwierćwieczem, a niewierzącymi dzisiejszymi. Ja nie mówię, że wszystkim. Że generalnie pamiętam zawsze, jak ktoś mi mówił, że jest niewierzący, a ponieważ jestem księdzem, to zaraz dodawał, ale co do dekalogu, a w każdym razie co do tablic dotyczących relacji z bliźnimi, to jesteśmy zupełnie zgodni. Dzisiaj przeciętny niewierzący wie, że dekalog jest to jakiś nalot religijny, który należy z życia publicznego wyrzucić i to właśnie na tym polegała ta akcja z lat 60. i 70. wyrzucania tekstu dekalogu sal sądowych. Ja zaraz, bo potem, proszę? Jeszcze nie. Tak. Ja bo potem zapomnę, a teraz może bym o tym powiedział. W czasie stanu wojennego miałem dwukrotnie, oczywiście potajemne, rekolekcje dla grupy sędziów solidarnościowych, zresztą w Laskach. I nie zapomnę, jedna sędzina dzieliła się takim swoim świeżym doświadczeniem. Mianowicie jakiś świadek zeznawał coś, to była sprawa czysto majątkowa, i na to osoba, która no, mogła zostać pokrzywdzona tym świadectwem, mówi, gdyby tu wisiał krzyż, to by zupełnie inaczej zeznawała, bo to była osoba płci żeńskiej. Niestety, tak, muszę Państwa zmartwić. Tak. I mówi ta sędzina, ten świadek natychmiast zaczął zupełnie inaczej świadczyć. Na same słowa, że gdyby tu był krzyż. Ale wracajmy do dekalogu w salach sądowych czy przy wejściach do sądów w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie usunięto ze wszystkich sądów, ale w lecie 1997 roku ktoś odkrył,
że w jednym sądzie w hrabstwie Charleston w południowej Karolinie jeszcze taka tablica jest i wniósł pozew przeciwko radzie tego miasta. No, my myślę, że wszyscy mamy w pamięci, to było punktualnie rok temu, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, nakazujący władzom włoskim zdjąć krzyże w salach szkolnych. Jak pamiętamy, rząd Włoch zareagował stanowczo, wspomogły go rządy wielu państw Unii. Niestety przy milczeniu rządu polskiego, to szalenie to przykre, prawda? U nas w Polsce mieliśmy takie wydarzenie, że w roku 1998 niejaki pan Łukasz Musolw pozwał do sądu gminę Łódź, bo umieszczony w sali obrad Łódzkiej Rady Miasta krzyż narusza jego prawo do wolności. Znaczy, krótko mówiąc, jest coś zdumiewającego, że ja jestem wolny tylko wtedy, kiedy wszystko w przestrzeni publicznej jest po mojej. Prawda? To przecież tu trzeba podjąć jakieś elementarne dyskusje, to się dzisiaj nazywa dyskusją, prawda, na temat, co to wolność, co to jest wzajemne znoszenie siebie, co to jest tolerancja, to. Proszę Państwa, ale jest znacznie gorzej. To znaczy, coraz częściej mamy do czynienia z faktami zabraniania noszenia krzyżyka lub medalika na własnej szyi. To po prostu nie chce się wierzyć. Czerwiec 2009, czyli to jest zaledwie kilkanaście miesięcy temu, 44-letnia angielska pielęgniarka nazwiskiem Helen Slatter w szpitalu Gloucestershire, szpital właśnie, w którym pracowała, polecił jej, by zdjęła z szyi krzyżyk, ponieważ może on się stać siedliskiem infekcji. I proszę Państwa, szalenie mądrze zareagował jeden internauta. Mówi, przede wszystkim okulary trzeba zwalczać. To jest dopiero siedlisko infekcji, prawda? Że pielęgniarka w okularach, to kto to słyszał, to naprawdę nie. No tak. Wcześniej stewardessa British Airways, Nadia Eveida, starła się z liniami, które nakazały jej zdjęcie krzyżyka. Tym razem zwyciężyła, prawda? Jednak ostatecznie nie musiała tego krzyżyka zdjąć.